Witam Was z części trzeciej. To ja Wam obiecałem tutaj ustawienie tego rozrządu. Wczoraj już było praktycznie wszystko ustawione. Tutaj jeszcze na tej pompie wysokiego ciśnienia poluzowałem te trzy śruby. Jak widzicie, blokada jest. Wchodzi sobie, na miejscu jest, także wszystko mamy idealnie. Dzisiaj sobie poskładamy, odpalimy auto i ustawimy kąt. Że będziemy wymieniać napinacz paska alternatora, który, jak wiemy, jest tam dość głęboko schowany w tamtym miejscu. Śruba do niego znajduje się po tej stronie, więc musimy zdjąć sobie tą gumę i ją tam odnaleźć. Gumę mamy zdjętą. Teraz Wam pokażę, w którym miejscu jest ten nieszczęsny otwór na tą śrubę. Tam widzicie takie zaokrąglenie na samym końcu. Teraz Wam podświetlam w tym miejscu. O, może tak będzie lepiej widać. O, widzicie, przy tym przewodzie od alternatora. Tam wkładamy odpowiedni klucz i wykręcamy śrubę. Przy okazji tutaj wymiany tego napinacza, jako że jest mało miejsca, i tak będę zdejmował kolektor sący, żeby sprawdzić stan zabrudzenia. Tu już odkręciłem. Zobaczcie, jak to wygląda. Auto ma przejechane około 130 tysięcy mil. Nie wiem, czy to było kiedykolwiek czyszczone, czy nie. Myślę, że tak wygląda nasza przepustnica. Zerknijmy, jak wygląda kolektor. Nie ma tragedii, widziałem gorsze, ale jako że będziemy tutaj wykonywać jeszcze dodatkowe prace związane z zmianą termostatu, tak też wyczyścimy cały kolektor dolotowy. Zdejmiemy go, sprawdzimy jego stan zabrudzenia i wyczyścimy. Warto to zrobić, bo to są wasze spadki mocy plus dodatkowe litry paliwa, które spalacie niepotrzebnie. Także bierzmy się do roboty. Już tutaj teraz wszystko przygotowane do zdjęcia kolektora. Stało nam parę śrub od kolektora samego. Wszystko jest pozabezpieczone, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Pasek jest zakryty, żeby nam tutaj ropa na niego nie kapała, bo pełno mamy przewodów powrotnych, zasilających całą szynę, szyna common rail. Tak samo jest zdjęta. Niestety jest to niezbędne, żeby dostać się do tych tylnych śrub tutaj. No nic, to będziemy teraz rozkręcać śruby i zdejmujemy kolektor. Wszystkie śruby mamy odkręcone. Możemy teraz zdjąć kolektor. Tu sobie ładnie przejrzeć. Tak jak widzicie, w tym kolektorze nie ma jakoś mocno tego nalotu. Nie ma dużo tego nalotu. Nie jest mocno zabrudzony. Tu dolot był troszeczkę przy przepustnicy brudny. To sobie wszystko tutaj, tak jak mówię, to wszystko sobie czyścimy, umyjemy. Można przy okazji sobie sprawdzić, co nam się dzieje tutaj. Nie wygląda to źle, ale warto co jakiś czas to przeczyścić, wydmuchać, tak żeby mieć tutaj czyste przeloty. Przy okazji będziemy wymieniać termostat, bo auto nam się nie dogrzewa.
który ma zostać zamówiony w Audi. Mam nadzieję, że jutro będzie do odebrania, także będzie można wszystko razem sobie tutaj wykonać. Widzicie, tu jest termostat umiejscowiony, jest on samobudową. Także trzeba będzie płyn spuścić. Płyn niedawno był wymieniany, to postaramy się go jak najwięcej odzyskać, uratować, żeby użyć go ponownie. Tak, widzicie, płyn nam tutaj się ładnie zbiera w naszym pudełeczku. Będzie do odzyskania. Postaramy się odpiąć ze 2-3 węże tam gdzieś z dołu, żeby to nam wszystko ładnie zleciało. I tak będzie zdejmowany termostat, także zleci praktycznie 90% nam tego płynu. Warto go odzyskać. Tak jak widzicie, zabezpieczyłem sobie, żeby nam nie wlatywały jakieś niepożądane elementy typu śrubka, podkładka, nakrętka. Ale co, tu mamy już pusto. Zdejmuję tutaj jeszcze z góry ze 2-3 węże, tak żeby nam tutaj wszystko się ładnie zlało i będziemy zdejmować termostat. Przy wymianie termostatu uzbrojcie się w cierpliwość, bo ta śrubeczka, którą tam widać, zbyt otwór po tej śrubce u dołu dała w kość. Nie macie narzędzi, to się za to nie zabierajcie. Trzeba mieć dużo cierpliwości oprócz narzędzi. Czas odkleić nasz termostat od bloku i go wyciągnąć. Więc niestety nie uda mi się to zrobić jedną ręką, więc zaraz do was wrócę. Jako że kolektor mamy zdjęty, kolega tu sobie zażyczył wymianę świeżarowych. Pomysł dobry, bo wszystko mamy jak na tacy. W przypadku jakiejkolwiek awarii przy wykręcaniu świec będziemy mogli mieć więcej miejsca, żeby po prostu wykręcić to, co zostanie. Zawsze jest ryzyko, że taka świeca nam pęknie przy wykręcaniu. Tym bardziej jak nie była wymieniana. Jak widzicie, jest trochę tutaj brudu, zaraz to wszystko wydmuchamy i zalejemy WD-40. Zostawimy to na parę godzin. Nie powinno być wtedy problemu z odkręceniem. Zobaczymy. Odkręcałem parę razy już, nigdy mi się nie urwała świeca, ale zawsze jestem pierwszy raz, także życzcie mi powodzenia. Tak więc wyczyściłem tutaj te gniazda, zalane jest WD-40, zostawimy tak na jakiś czas, żeby nam to spenetrowało, no i spróbujemy to odkręcić. Świece zakupione, tak jak widzicie. Świece Bosch. Także wracamy, montujemy. Tak więc udało nam się dostać do termostatu. Tak jak widzicie, tak wygląda termostat. Jest tam w środku. Nie da się go tu rozebrać. Część dostępna tylko w całości. Ale co chciałem wam powiedzieć, żeby się do niego dostać, to trzeba się trochę tutaj nadgimnastykować. Dlaczego? Tam mamy taką fajną plastikową rurkę. Zaraz ją wam pokażę. To jest ta rurka tutaj. To. Ona jest przykręcona w dwóch miejscach. Na bloku. Jeden uchwyt mamy tutaj z przodu. Nie wiem, czy będzie go widać. Staram wam się pokazać. Jest tam w prawym dolnym rogu. Ostrość nie łapie, ale uwierzcie mi, że tam właśnie jest ten uchwyt. A drugi uchwyt
żeby się do niego dostać, no to musimy tutaj wszystko rozebrać. Filtr powietrza, wszystkie węże od turbiny. Tu musimy poluzować cały ten plastik, który jest tutaj przykręcony do silnika, aż tutaj. Uchwyt jest kolejny tutaj na dole. Jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu wam ta rurka pęknie. No i trzeba będzie ją wymienić. Widzicie, nawet linki od dźwigni zmiany biegów musiały być zdjęte, żeby się tutaj do tego wszystkiego dostać. Także kupa roboty. Mamy termostat wyjęty, płyn, tak jak wam mówiłem, będzie złapany. Praktycznie większość płynu ja mamy w tym pudełku. Zlejemy sobie go, użyjemy go powtórnie. Jeszcze dla pewności, że on jest czysty i się nadaje do użytku, to przelejemy go przez czystą szmatkę, także wszystkie zanieczyszczenia nam zostaną na szmatce. Także tutaj widzicie, dobre 2-3 godziny roboty, żeby dostać się do termostatu. Tak jak wam mówiłem wcześniej, jeszcze tutaj wymienimy świece żarowe, bo klient chciał, żeby te świece wymienić. Wszystko mamy na wierzchu, więc nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby to wymienić. Jeżeli się urwie coś, lepszy mamy dostęp do świec, do krótców, które zostaną w środku. Jest to dość niebezpieczna operacja, no ale trzeba ją robić, a trzeba ją wykonywać dość regularnie, właśnie dlatego, żeby nam się tutaj nic nie zapiekło. Tu jeszcze kolega nam zażyczył sobie czyszczenie i sprawdzenie Egiera, który jest w tym silniku umiejscowiony gdzieś tam z tyłu. Ile trzeba będzie rozebrać, to się okaże. Zobaczymy. Na razie przy okazji tego termostatu odkręcimy sobie napinacz paska i ten napinacz paska przy okazji tej operacji. Mamy dużo więcej miejsca teraz, więc go wymienimy bez żadnego problemu. Na dzisiaj to tyle. Zobaczymy się ponownie jutro. Pozdrawiam. Niestety nie mogłem się powstrzymać. Musiałem spróbować jeszcze dziś. Nie dałoby mi to spokoju. Świece wszystkie się wykręciły. Nie ma żadnych strat. Tak widzicie, udało się bez żadnych perturbacji. Także do zobaczenia jutro.